graficznych związanych ze sponsorem tytularnym Ekstraklasy będzie coraz więcej. Myślę, że już powinni Państwo się okazję przekonać na tym stronie dodatkowie. I nie będę przedłużać. Witam oczywiście trenera Josema Itakero, witam Mateusza Kamowskiego i tradycyjnie myślę, że dam głos Państwu i zapraszam do zadania. Bardzo proszę. Panie trenerze, doszły do nas informacje, że Manuel Arboleda czuje się dobrze i nie ma problemu z jego występem teoretycznym w piątek. Czy Pan to potwierdza? Myślę, że to nie ma problemu. W principio entrenował toda la semana prácticamente normal con el resto de los jugadores, a excepción del lunes, por lo tanto está bien. Llevamos 19 jugadores porque tenemos entrenamiento esta tarde y no solo por Arboleda, sino porque pudiera pasar cualquier cosa a algún jugador. Pero realmente en estos momentos todos los que van para mí están 100%. Manuel Arboleda trenował przez cały tydzień, właściwie z wyjątkiem jedynie poniedziałku. Właśnie dlatego uważam, że jest gotowy do gry. Zabieramy do Bełchatowa 19 osób, nie ze względu na kontuzję, ale ze względu na to, że będziemy mieli jeszcze dzisiaj wieczorem trening i zawsze odpływać coś się może wydarzyć, ale wszyscy zawodnicy, których zabieramy, są na 100% gotowi. Są viaje cómodo en autobús, no vamos en avión, tendría que pagar plaza de avión, nos llevamos bicicleta. Podróż jest o tyle wygodna, że jedziemy autobusem, nie lecimy samolotem, nie będzie trzeba za dodatkowe miejsce w samolocie płacić. Szary mimo presję. Wyjdzie ta sama cena. 19 po 18. Zamiast weźmiemy 19, a cena będzie jak za 18. Zabiegliwie jest gotowy do gry przez pełne 90 minut, zarówno pod względem motorycznym, jak i typowo piłkarskim. Hombre, Kriber lleva entrenando muy bien hace 12, 14 días. Yo creo que cada día está mejor. De hecho, en el último partido jugó en Alemania, jugó casi 30 minutos. El último partido aquí amistoso jugó un poco más, 50. Pero yo creo que todavía no está al 100%, pero está bastante bien. Siergiej Kiewiec przez ostatnie 10-14 dni trenował naprawdę bardzo mocno, bardzo, bardzo dobrze i widać progres, z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. W ostatnim sparingu, który rozegraliśmy na zgrupowaniu w Niemczech, rozegrał 30 minut. W meczu kontrolnym, który graliśmy tutaj w Grodzisku, około 50 minut. Jest gotowy do gry, ale na pewno nie jest jeszcze gotowy na 100%. Ja myślę, że postaram się 100%, a kiedy on padnie semana. Uważam, że kilka tygodni, mniej więcej 2 tygodnie będzie potrzebowało do tego, żeby być na 100%. A kiku, w jakiej fazie jest? I pytam kiku? Kiku, parece, że resultaty medyczne są pozytywne. Wyniki badań medycznych Marcina Kikuta są pozytywne. Desde el punto de vista de lo que es la lesión y el análisis que le han hecho de biomecánica. Z punktu widzenia kontuzji i analizy biomechanicznej, jaka została przeprowadzona. Pero por el tipo de lesión que ha tenido y el parón tan largo, pues ha perdido muchísima masa muscular. Ale ze względu na typ kontuzji, jaki odniósł i przerwę, jaką rozbrat z piłką. I el lunes va a venir con nosotros y va a empezar a hacer un programa específico, pero lo primero que tiene que recuperar es la masa muscular. Przez tą długą przerwę utracił bardzo dużo masy mięśniowej i od poniedziałku wróci do klubu i wznowi trening, ale pierwsze, co musi zrobić, to odbudować masę mięśniową. Todo va bien, lo único que yo creo que no hay que, en este caso no hay que poner, en estos momentos no se puede poner plazos de vuelta, sino lo importante es que vaya todo bien. Wszystko jest ok, jednak w tym wypadku nie należy ciężko podać jakąś konkretną datę, w której byłby gotowy do gry. Należy sobie tylko życzyć, żeby wszystko szło dalej zgodnie z planem, żeby wszystko szło dobrze. Panie trenerze, jak Pan zostawi obronę na mecz z UKS-em? Z kogo? Komu ma pokoju, jak nie są to reakcje?
estamos, yo creo que estamos bien. Ha sido una pretemporada para mí dura, hemos hecho una pretemporada dura, con contrarios para mí de muy buen nivel. Cada partido hemos ido intentando trabajar diferentes cosas y yo dije ayer a los seguidores también que, claro, cuando juega el LED parece que es un partido oficial y no, hay que entender que para mí la pretemporada, los partidos son para probar cosas y además se juegan con una carga de trabajo muy fuerte. Entonces, yo estoy muy contento, creo que mañana tenemos los 18 jugadores que pueden aportar cada uno su calidad y tenemos, para empezar, tengo muy claro cuál es el equipo inicial y estoy absolutamente seguro que estamos preparados para empezar 100% este nuevo torneo de estrellas. Już wczoraj na spotkaniu z kibicami wspomniałem, że cała kadra, którą ze sobą zabieram, 18 zawodników jest dobrze przygotowanych do tego spotkania. Chciałem jeszcze podkreślić, że mecze sparingowe, które graliśmy wcześniej, mimo może nie najlepszych rezultatów, to były mecze, które traktowaliśmy jako treningi z bardzo dużym obciążeniem fizycznym. Dlatego też jutro z tych 18 zawodników każdy może i powinien wnieść swoje. Dlatego jestem przekonany, że na najbliższy sezon ktokolwiek nie wybiegnie, to będzie przygotowany na 100%. Czeka Was taki mecz w takich warunkach dosyć sparingowych, bez publiczności. Czy już odpowiednio motywuje Pan zespół, że no w takich warunkach trochę sparingowych będzie grać? Primero es verdad que es algo que ya el año pasado hemos vivido también en nuestro estadio, ¿no? Y para nosotros los profesionales, empezando por mí, pues es algo que no entiendo muy bien. Po pierwsze, to z taką sytuacją zetknęliśmy się już w zeszłym roku, grając tutaj na Bułgarskiej i powiem szczerze, że jest to coś, czego nie rozumiem do końca, nie rozumiem zbyt dobrze. No, es, yo no, sin entrar en analizar nada, no es positivo ni para el fútbol, ni para nuestra liga. Nie jest to ani pozytywne dla futbolu, ani również dla naszej ligi. Porque realmente la pasión del fútbol es precisamente con público, y en este caso también fuera de casa, pero con público de fuera de casa, ¿no? Y por otra parte, para nosotros, vamos a estrenar la liga, es un aliciente, todo el mundo va a estar pendiente de este partido en concreto. Segundo, el año pasado, en la segunda vuelta en casa, prácticamente ganamos todos los partidos, pero fuera tuvimos muchas dificultades, por lo tanto ahora tenemos tres partidos seguidos fuera, este es el primero, y por lo tanto es un doble objetivo, es el primer partido de liga y además es un partido fuera de casa y realmente es un partido, para mí, es como si fuera una final. Najistotniejsze w futbolu, taką pasją futbolu jest to, że gra się dla publiczności i zarówno dla tej publiczności, którą mamy na swoim stadionie, jak i publiczności na wyjazdach. Sezon, który teraz rozpoczniemy meczem wyjazdowym, ma dla nas dwa cele, ponieważ w poprzednim sezonie mieliśmy problemy, wygrywaliśmy najczęściej mecze u siebie, aczkolwiek z meczami wyjazdowymi mieliśmy pewne problemy i dość sporo z nich przegrywaliśmy. Zatem ten mecz z LKS-em będziemy traktowali jako finał z dwóch powodów, ponieważ chcielibyśmy dobrze rozpocząć sezon i przede wszystkim zacząć wygrywać mecze wyjazdowe. Nie będzie to mecz łatwy, bo jest to mecz z Beniaminkiem i jest to pierwsza kolejka, która zawsze rządzi się swoimi prawami. Czy z tego powodu trener ma jakieś obawy przed tym spotkaniem? Ja sobie powiem, że na Nosotros queremos intentar luchar por títulos. Y eso quiere decir que tenemos que ir todos los partidos con la intención de ganar. Pero respeto absoluto siempre al contrario
Segundo, como él dice, es el primer partido de un equipo que ha ascendido, por lo tanto, sobre todo los primeros 15, 20, 25 minutos, seguro que nos van a presionar mucho. Y tercero, es un equipo que tácticamente está muy bien trabajado y, por lo tanto, desde el punto de vista profesional, pues tengo mucho respeto a este partido. Nie, absolutnie nie obawiam się tego pierwszego spotkania. My jesteśmy drużyną, która musi osiągnąć postawione przed sezonem cele, sobie cele. Przede wszystkim walczyć o te tytuły, które są do zdobycia. Oczywiście zawsze grając musimy grać z respektem dla rywala. Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, jest to Beniaminek, zatem można się spodziewać tego, że w ciągu 20-31 minut spotkania na pewno wyjdą mocnym pressingiem. Jest to drużyna taktycznie dobrze poukładana, widać, że bardzo dużo pracy taktycznej trener wykonał z tą drużyną i z profesjonalnego punktu widzenia naprawdę darzę dużym szacunkiem dla tej drużyny. Ale jestem przekonany, że uda mi się w niej zwycięstwo. La alineación siempre la doy primero a los jugadores, por tanto. Hasta mañana, o esta tarde que puedo dar el equipo a ellos, no voy a decir. He dicho, tengo muy claro el equipo que va a empezar. Respecto a Toner, Alex creo que es un jugador que es joven. Ha tenido una pretemporada por su forma de jugar, porque es un jugador muy rápido, con muchos pequeños golpes, muchos. No lo han terminado de dejar tener continuidad. Yo creo que él está bien físicamente, pero tenemos que pensar también que tiene mucha competencia y vamos a ver si empieza o... Pero lo normal es que de inicio o después pues tenga una participación. Hemos fichado para eso. Przede wszystkim, tak jak zawsze, pierwszymi osobami, które dowiedzą się o tym, jaki jest wyjściowy skład, będą zawodnicy, albo dzisiaj wieczorem, albo jutro z rana podam tą wyjściową jedenastkę. Także do tego momentu nie zdradzę, zarówno w przypadku Wójcie, jak i Toneba. Aczkolwiek ja już jasno mam poukładane, wiem, kto wybiegnie. Wracając do Aleksandra Toneba. Jest to zawodnik młody, ze względu na swoją specyfikę, na to, że jest szybki, miał bardzo wiele drobnych urazów wynikających z tego, że po prostu przeciwnicy na tym obozie w meczach sparingowych dali się we znaki mu. Mamy taką kadrę, że ma dużą konkurencję na swojej pozycji, ale po to został tutaj sprowadzony, aby grać. Zatem jestem przekonany, że pojawi się na boisku. I en cuanto a los porteros, también resaltar que ya el año pasado, creo que Cuoto hizo una segunda parte de la liga fantástica, nos ayudó muchísimo por el trabajo y por demostrarle también toda mi confianza los dos últimos partidos, el partido de Polonia Víctor y el partido de Corona aquí en casa, ya jugó Uri. Y también estuvo bien. En pretemporada han mantenido este pulso. Creo que los dos están francamente bien y por lo tanto sé que para uno no será agradable, pero para el equipo es bueno que tengamos dos porteros que están bien. W całym poprzednim sezonie Krzysztof Kotorowski utrzymywał bardzo, bardzo solidną formę. Zdecydowanie pomógł nam pod tym względem, dał nam zaufanie, spokój z tyłu. W dwóch ostatnich meczach zagrał przeciwko Polonii Bytom i Koronie Kielce zagrał Buric. Spisał się dość dobrze, ale powiem szczerze, że mamy dwóch bramkarzy na równym poziomie i myślę, że należy się z tego tylko cieszyć, że mamy dwóch solidnych bramkarzy.
Tak, także co pan sądzi o obecnej dyspozycji takich piłkarzy jak Saganowski, Szałachowski? Jak oni dzisiaj wyglądają? To ja bym przyjrzał do wyznania Jakańską, Saganowski. Tienen, no, ellos tienen jugadores de mucha experiencia, jugadores que han jugado equipos importantes y como he dicho antes, han subido porque tienen jugadores de calidad y por otra parte, sobre todo en medio campo y en ataque, tienen jugadores de mucha experiencia, tácticamente tienen una manera de jugar muy concreta y por lo tanto, esta experiencia de ellos, sobre todo el primer partido, nos va a ayudar a afrontarlo. Por lo tanto, como he dicho antes, nosotros tenemos que ir con todo respeto a hacer nuestro partido. Jugadores que han jugado en el Legia, jugadores importantes en el fútbol. Tacy zawodnicy, to są zawodnicy z przeszłością z bardzo dużym doświadczeniem, z przeszłością w takich klubach jak Legia Warszawa i w innych wielkich drużynach. Na pewno mają bardzo duże doświadczenie, które zresztą pomogło im w tym, żeby wrócić do Ekstraklasy. I para ellos va a ser otro derby, porque tienen la oportunidad de jugar contra Legia, contra el Legia. Jugadores de Legia contra Legia, que quieras o no, para ellos también es un club. Dla takich zawodników jak oni, to będzie takie kolejne małe derby, ponieważ grają, będą mieli możliwość, żeby grać. Są zawodnikami, kiedyś grali w Lechu, a teraz będą mieli możliwość, żeby grać, na przykład zmierzyć się przeciwko Lechowi. I este momento es el primer partido. Después, cuando entras en la liga, pues ya pasan cosas. Pero el primer partido, para ellos, seguro, es un partido de mucha vida, de mucha ilusión. Ven a esta clase con un reto de ganar al Lech, de ganar el primer partido. Muchas cosas tienen seguro en su ilusión, ¿no? Z pewnością mają takie wyobrażenie, żeby jak najlepiej przystąpić do zmagań w tej lidze. Jest to oczywiście fantastyczne dla nich wyzwanie, żeby walczyć z takimi drużynami, z czołowymi drużynami w Polsce. Jeszcze wrócę do wcześniejszego. Trener wspomniał, że taktycznie jest to drużyna UKS-u, grająca w bardzo, bardzo konkretny sposób i z całym szacunkiem dla rywala. Inaczej, zagramy z szacunkiem na rywala, ale postaramy się grać swoją piłkę. Mam takie pytanie, czy udało się zapracować całe fragmenty gry, bo w zeszłym sezonie Lech bardzo mało goli tak strzelał. Ja dije, que vamos a trabajar más. Już wcześniej wspominałem, że będziemy więcej nad tym pracować. Pero hemos trabajado más, mucho más. Pracowaliśmy więcej, dużo więcej. Ya nos han hecho dos goles a balón parado. Y a mismo todo, straciliśmy ostatnio dwie bramki ze stałych fragmentów. Y el año pasado no trabajamos y no nos metieron ni uno en balón directo. W zeszłym roku bardzo niewiele pracowaliśmy, praktycznie w ogóle nie pracowaliśmy nad stałymi fragmentami gry, a nie straciliśmy żadnej bramki. En 8 meses. W ciągu 8 miesięcy. Increíble. Pero... Niewiarygodne. No, ahora, es verdad, estamos, dije, que era normal, que era, para mí, era un proceso y que este año íbamos a trabajar y, por lo tanto, hemos trabajado bastante, vamos a seguir trabajando semanalmente con Norman. Tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie to jest proces. Mówiłem, że będziemy pracować, pracujemy. I z tygodnia na tydzień uważam, że będziemy coraz lepsi pod tym względem. A w jakim stopniu przeszkadza panu i zespołowi brak atutu własnej publiczności przez najbliższy miesiąc? Comentaba antes que realmente para mí no termino de entender, pero es lo que hay. Hay que aceptar la realidad y nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo. No podemos estar lamentando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos. Tenemos tres partidos fuera de casa. El siguiente tenemos contra el Ruk en casa, aunque sea en Bronqui, y tenemos que ir partido a partido. Y ojalá de una vez se pueda resolver todas las situaciones también que hay en torno al estadio, todas las dificultades que tenemos para entrenar, que son dificultades pues, que yo sinceramente pues, no termino de entender. Wcześniej już wspominałem, że
że nie rozumiem tego do końca, ale to, czym my musimy się zająć, to wykonywać swoją pracę, trenować, grać. Nie ma w tym momencie co lamentować, trzeba się po prostu przystosować do takich warunków, jakie mamy. Mamy trzy pierwsze mecze wyjazdowe, potem spotkanie we Wronkach. Mimo że jest to spotkanie we Wronkach, to jednak jest to mecz u siebie i tam liczymy na swoich kibiców. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną rozwiązane te problemy, te ze stadionem, jak i również z trenowaniem, z bazą treningową, ponieważ mamy w tym momencie problem z trenowaniem w Poznaniu. Nie mogę do końca tego zrozumieć, ale liczę na to, że jak najszybciej zostanie to rozwiązane. Nie widzę też. Dziękujemy.